Stefan Laje, reprezentant Niemiec, 123,5 metra, potrzebuje, żeby objąć prowadzenie. W 2016 roku zdobył wicemistrzostwo świata w lotach Tauplitz. Drużynie, a teraz będzie bardzo dobry skok, będzie wysoko, będzie daleko, ależ odleciał Laje. Brawo, 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 no tam może się zbliżyć do rekordu skoczni Gregora Schrenzauera. Ten rekord już jest bardzo długo utrzymany i właśnie 151 metrów. Stefan Laje, no dzisiaj chyba pobije wszystkich, chyba wygra tą pierwszą serię. Nie wykluczam, że drugą też, tu oczywiście będzie belka, od razu pójdzie w dół. No i jaka nota, 146,8. W tej chwili bezkonkurencyjny Niemiec, no to także wysokie, jak tam takie lądowanie.